Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj ostatnia część survivalowego normalnego znaczy, żebym powiedział, z normalnej survivalowej części, czyli Varon Wolfgang i The Free States na poziomie normalnym. Miejmy nadzieję, że on będzie jakoś bardziej zupgrade'owany, aby ogólnie mieć jakiekolwiek szanse na wygraną. My name is Gladiator, lecimy Wolfgang z Chaosem Legion of Chuj. The Legion of Hood. What the fuck you call this Happy Meal? Lorenzo, where did you go, Lorenzo? Nie wiem, o co chodzi z tymi tekstami. Użyjmy Kolosusa, co? O, zobaczmy, jaki ma spell. Nie ma żadnego spell. Kolosus! Super. Super początek. Airstrike, który idealnie zniszczył nam jednego z trzech jeźdźców. You fucking kidding me? Jaka jest sprawiedliwość tego, że od razu na jeźdźca nam najechało? Na każdego innego rozumiem. Mówię, na pikinierów mi napierdzisz, ale nie na jebanego jeźdźce! Macie archery oraz me... Aha, no dobra, to ja się nie dziwię, że on przegrywa. Jak on ma w podstawie w merszanciny rozdane! Świetnie! Wręcz zajebiście! Andrzeju, nie denerwuj mnie! Chyba chcecie arcer, to arcer. Usnik to usnik. Proszę bardzo. Proszę bardzo. For valor. Dawaj, lecimy od razu. Lecimy od razu, nie masz już żadnego uczniczka. No dobra, masz innego, bo Sferachles nie potrafi ci przypierdzić swojego wielkiego kilofa. Kilofa, jakiego kilofa? I dawaj, uczników jeszcze. No i uczników już nie macie. Dawaj ci jeszcze raz. Teraz też na pikinierów. Spoko. Spoko, ich już tych nie ma. Co teraz nam wypuścisz, chłodnego, co? Opancerzonych, czy może jeźdźców? Którego wybierasz? Którego wybierasz? Ja pójdę i tak z Feraklesem. O, na jeźdźcy. No dobra, spoko. Szkoda, że już go nie ma. Dawajcie, uczniów, zniszczycie ich twarze. Proszę. Moja taktyka na łuczników jest bardzo słaba, ze względu na to, że jak łuczników nam wybije, to już te twoje spele nic nie dają. Ale okej. Okay. Wolfgang chce być łucznikiem? Proszę bardzo. As you wish. Lecimy z Feraklesem od razu na jedynego jeźdźcę, który dostaje mocne wpierdy. Nie krzycz mi tak, bo to jest Bertrady strasznie, kolego. Dziewięć trupów od łuczników. Jaka to była masakra? Sferakles. Na pikinierów, proszę bardzo. Ty, to jest dobra taktyka. Archery oraz Kolosusa na maksa. Bum. I ora, wydawajcie Sferaklesik. Sferaklesik was wszystkich tutaj niszczy jak chce. Jesteście zniszczeni, jesteście zgubieni. A dobra. Łuczników nam nie tracimy zbytnio. Możemy sobie jeszcze je trochę wykoksić. Tak, okej. Okay. Arglax 33-35. Zobaczcie, jak nam to zajebiście idzie wszystko. Lecąc od razu z Wardramsy, to jest tam ci. Zabrało nam 40 punktów. Szkoda, że żadnego spela nie mamy, koledzy. My nie mamy żadnego spela, więc nad nie musimy się zbytnio o to martwić. 8 do zranienia. O Jezus, pikinierki. Pikinierki mi rzucacie na początek. Gincie. Ucznicy! W małpy! I... bum! 6 trupów zranionych, 6 zabitych. Oni tylko ranią. No Jezu, jeszcze łuczników tracicie, jesteście debilami. Przecież ja mogę teraz sobie za każdym razem puścić po prostu defensywnie. No i czy kto nam uciekł? Czemu nam łucznik uciekł? Czemu nam uciekł łucznik? Mogę teraz sobie puszczać po prostu teraz Sferaklesa na defie. I będzie nam po prostu ich niszczył. O, okej, okay, użyję Wardramsów. Szkoda, że nie masz już z tej pierwszej kolejki, którzy chociaż sobie tańczą. Puszczamy strzały. Okej, okay, giną. I mówię, teraz będziemy musieli defensywnie po prostu przed Sferaklesa. Oni nam wtedy nie będą nic zrobić. Ja będę ich tak strzał, że się nawet zabijał, więc easy peasy. Dawajcie, łucznicy, wszyscy jeźdźców. Babul Lords! Dawajcie. Super. I Sferakles na defie. 1-1. Nie ma szans, żebyś przegrał. No, i zabity. Super. Kto nam uciekł? Czemu nam znowu uciekł? Łucznik. Czemu łucznik? Czemu nie pikinier? Pikinierów nie potrzebuje tak bardzo. Łuczników was potrzebuje. Was jedyna taka największa nadzieja. Chyba wiecie co? Teraz będziemy w Kolosusa już. Już? Bo już mamy to właśnie. To już jest trudniejsze. Zobaczymy, co będziemy w stanie zrobić.
Na defie. Na defie, bo widzicie, mówiłem, że na defie polecieć trzeba. Patrzcie, on, my nawet HP nie straciliśmy jak na razie. Dobra, raz straciliśmy. Raz, od 20 wojsk straciliśmy raz, oni stracili jedno wojsko. Wurf, powiedziałbym, wurf. Chociaż wiem, że teraz będzie trochę mocniejsze od tych, co oni nam zrobią. 8 trupów, ale lecimy z Ferakles, dawaj. Musisz być twardy. Musisz być twardy, niszczyć im wszystkich. Jak najwięcej łuczników. 8 z 38. Powiedzmy jakiś tam postępik jest. Coś taki wurf, tak? 3 zabiliśmy, a oni zabiją nam z 6. No wiedziałem, kurna, wiedziałem. Tego chciał być. O Jezus, opancerzeni. Ale nawet dostają w pierdy, 14 zranionych, 2 zabitych. Łuczników ile mamy? Zobaczymy, ile więcej strzał jest. 5. 5 zabiło 4. To nawet dobry wynik. Aż u nas zginie prawie wszyscy. Użył fila. Tak, to jest zlagowany fir, oczywiście. Ale nikt się nie przestraszył. Więc nie muszę zbytnio tak martwić. O, dobry lag. Dobra, 3 łuczników jeszcze nam zostało. Którzy zabijają. Oni cały czas zabijają, mimo że mają ich tak mało. Sferakles, lecimy. O, na łuczników. Przeżyj jak najwięcej, zabij jak najwięcej. Dobrze. Zniszczyłeś im 5 z 25. Super, no to jest słaby wynik, ale... To właśnie jak ci łucznicy byliby dobrzy, gdyby tak na normalu, na easy zagrać. Może trzeba będzie to rozkminić. Dobrze. Lecimy zaraz pod tego sferę klasa. Teraz musimy polecieć tymi polecimy. Chociaż tak mam już jednego łucznika, to już nie wiem, czy to jest w ogóle jakaś szansa, żeby to wygrać. Już mam 0 łuczników. No to agresja. Agresja na pikinierów, co tam? Ile my zniszczymy oni? My 7, oni 3. Niedobrze. No teraz jedziemy konikami na maksa. O ile przeżyje nam jeszcze. Przeżyły koniki, więc konikami na maksa. Na opancerzonych, Boże. W sumie na dobry wynik, 13 zranionych, 1 śmierć. U nas tylko 2 zranionych. Całkiem przyjemnie. U nas nie jest przyjemnie ogólnie. O Jezus, na jeźdźców, na agresję. No to rip, Sparakles. Niestety akurat w momencie, gdy chciałem agresją polecieć, to wyleciały nam pieprzone koniki i teraz nas chyba wykończymy z tymi strzałami. Nie, mam jeszcze koniki, więc agresja, a nie mogę agresji. No to na opancerzonych. 1 śmierć, 2 śmierć. Cholera jasna, czyli na łuczników też się nie da wygrać. Tym bardziej na normalu. Kurna, się boję, co będzie na hardzie. To będzie wręcz straszne. Naprawdę straszne. Piąta walka, zobaczymy ile punktów. No i najlepszy wyniczek, 1842. To już nie jest 1700, to jest 1842. Najlepszy wynik, jaki mieliśmy. Czyli widzicie, ucznicy nam się opłacili. Zdecydowanie nam się opłacili, Sferakles nam też się opłacił. I cóż, ja się z wami żegnam, do czynienia w kolejnych odcinkach jutro i pojutrze, czyli 2 ostatnie hardy. O ile hardy są na tyle krótkie, że zrobię jeden w jednym odcinku, znaczy 2 w jednym odcinku. Bo nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy co, będziemy mieli jednego osobnika, czy miałem na przykład 7. Nie mam pojęcia. Ja się z wami żegnam, do czynienia w kolejnych odcinkach i cóż. Siemanko, peace!